Studio Festiwalowe Radia Opole 57. KFPP Opole 2020. Drodzy Państwo, z prawdziwą przyjemnością w naszym studiu goszczę pana Staszka Sojkę. Legendę, myślę, już równą SBB, jeżeli chodzi o naszą scenę muzyczną. I na pewno niezwykłego gościa, jeżeli chodzi o ten jubileusz. Będzie pan śpiewał razem z zespołem Freedom With Us. Czy to pan sam wybrał piosenkę, czy zaproponował pan Józef Strzok? To była propozycja Józefa, którą przyjąłem z przyjemnością. Z tymi utworami SBB jest tak, że one są łatwe do słuchania, bardzo przyjemne, ale są bardzo wymagające, muszę powiedzieć. I to mnie fascynuje, bo to nie są oczywiste rzeczy. Oczywiście można tam wysłyszeć bluesa, można wysłyszeć różne inne asocjacje, no ale przede wszystkim to jest w ogóle zespół, który właściwie stał na intuicji. Oczywiście SBB gra skomponowane utwory, precyzyjnie zaprogramowane, ale tam jest bardzo wiele przestrzeni takiej otwartej. To prawda. I ja tak jak rozmawiałem z panem Józefem, to powiedziałem, że zaprosił. Nie udało mi się tak w 100% potwierdzić, na ile celowo i świadomie, muzyków z różnych gatunków muzycznych. To oczywiście zawsze te szufladki są niebezpieczne, ale jest i bluesman, jest i raper, jest i jazzman, czyli pan, bo ja pana zawsze będę uważał za jednak, niezależnie od tego, że pan zaczynał od jazzu i tam były elementy gospel i bluesa, ale pan dla mnie jest tym elementem najbardziej jazzowym w tym zestawie gości. Ja się identyfikuję. A SBB zawsze miało ten element jazzowy, był definitywnie ogromny. Definitywnie to była muzyka, która miała więcej, że tak powiem, wspólnego z jazzem niż wiele innych, rockowych, bo tak jednocześnie też się uważało, że to jest zespół ze sceny rockowej. Ale to nie jest wszystko, to nie jest powiedzieć, że to jest zespół rockowy, to jest dużo za mało, tak. No to prawda i myślę, że pan swoim występem i wykonaniem świetnie się wpasuje i to będzie inne Freedom With Us niż to, które znaliśmy z płyty. I o to chyba chodzi, prawda? Tak. To ja jak zacząłem się przygotowywać do tego koncertu, to trochę słuchałem innych rzeczy, trochę koncertów SBB przestudiowałem i muszę powiedzieć, że mnie to trudno tak właściwie powiedzieć, ale to jest oczywiste, że będzie inaczej, bo inaczej śpiewa Józef, inaczej ja śpiewam. On ma taki bardzo tenorowy głos, wysoki męski głos. Ja jestem bardziej barytonem, a więc trochę niższym głosem męskim. Więc z samego tego faktu wynika różnica. Ale co tu dużo mówić, to właśnie na różnicy polega atrakcja, wydaje mi się. Tak, zresztą grupa słynęła zawsze z tego, że nie odgrywa nutka w nutkę na koncertach tego, co nagrała w studio. I to moim zdaniem jest ogromny ich plus. I to jest jazzowe. Tak, to jest właśnie jazzowe. I to jest jazzowe, że właściwie nie zdarza się nic dwa razy tak samo, chociaż gra się te same utwory. To jednak one są każdego wieczora inne. Bo mamy 50-lecie też i trudno jest uniknąć tej cyfry. 50 brzmi ładna. Tak właśnie ładna, prawda? Bardzo ładna. Większość ludzi obchodzi 50-kę hucznie, zwłaszcza facetów. No, prawda? Abraham. Abraham, prawda? Tak, no. Tak, to bardzo zacne urodziny. A wracają jakieś wspomnienia z młodych lat? Przecież na pewno nie widzicie się po raz pierwszy inaczej. Nie widzimy się po raz pierwszy. Ja pierwszy raz usłyszałem SBB, miałem 16 lat bodajże. Byłem w liceum muzycznym w Katowicach i koledzy mnie namówili na to, żeby pójść na koncert SBB. SBB grało wówczas w Pałacu Młodzieży w Katowicach. No i to był koncert, który bardzo, że tak powiem, zmienił moje myślenie. Był jednym z takich momentów, kiedy ja jako człowiek właściwie bardzo zaangażowany w muzykę klasyczną kochałem się w baroku. Zresztą kocham się w baroku do dziś. Ale byłem nastawiony klasycznie, no to SBB i ten koncert spowodowały, że zacząłem trochę myśleć inaczej.
No i w ogóle to byli starsi bracia, którzy znaleźli drogę. Jak się ma 16 lat i się człowiek uczy muzyki, to już lata będzie, nie wiem, jak to liczyć, ale no wtedy to już chyba z 10 lat uczyłem się grać na skrzypcach, fortepianie i tak dalej, że jest taki moment, że człowiek się zastanawia, właściwie po co ja to umiem wszystko. No umiem już dużo, ale po co? Do czego to ma być potrzebne? No i na to pytanie każdy musi sobie sam odpowiedzieć. A te odpowiedzi bywają różne ze względu na to, że różne bywają doświadczenia. A ja miałem szczęście, bo rzeczywiście w młodym wieku usłyszałem na przykład SBB, bo to nie było jedyne doświadczenie, ale SBB było pierwsze. Tak porywająca muzyka, jednocześnie muzyka improwizowana i jednocześnie posiadająca ten taki, jak to powiedzieć, ten nerw rockowy. No to było po prostu... Co też u Pana w Pana twórczości słychać? Bardzo, bardzo fascynujące. Bo potrafi Pan bardzo rockowo też z samym fortepianem przyłoić tak, że po prostu ciarki idą po plecach. No właśnie, jeśli tak... A jednocześnie lirycznie. To się wszystko No tak, no bo tak jest życie. Tak jest życie. Po prostu jest i twardo, i pięknie, i lirycznie. Panie Staszku, bardzo dziękuję. I życzę, żeby na Pana 50 kariery artystycznej zagrało SBB. Będzie taka wymianka. Kto wie, może się uda. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Studio Festiwalowe Radia Opole. 57. KFPP Opole 2020.